rozburzonej działki. Działkowcy z naszego gaju z niepokojem patrzą na plac sąsiadującej z ich ogródkami budowy. Podkreślają, że nie mają nic przeciwko powstającym już blokom, ale nikt ich nie uprzedził, że obok powstanie też sklep wielkopowierzchniowy. A takie sąsiedztwo już im nie odpowiada. Zamiast spokoju, który jest na działkach, będzie duży ruch, bo samochody, parkingi, przemieszczają się dużo osób. Zamiast odpoczywać, to trzeba będzie patrzeć, co się tu dzieje. Kiedyś te działki miały jakiś cel, to były zielone płuca miasta. A skoro teraz się prowadzi taką politykę, że to trzeba zniszczyć, to po prostu te działki będą traciły swój sens. Przyzwolenie na wybudowanie tu sklepu po burzliwej dyskusji dali radni, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam ma stanąć dwukondygnacyjny, nie parterowy, nie blaszak, tylko dwukondygnacyjny sklep meblowy, co nas bardzo cieszy. Dopuściliśmy kolejny obiekt wielkopowierzchniowy w tej części miasta, gdzie tych obiektów już jest bardzo dużo. A więc tworzymy jakby miejsca pracy, delikatnie mówiąc, marnej jakości. Jeszcze kilka lat temu ogródki działkowe zajmowały cały ten teren. Po tym, jak dawni właściciele odzyskali grunt, sprzedali go i wystąpili do sądu o likwidację działek. Dlatego część działkowców obawia się, że ich ogródki spotka taki sam los. Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia normalnie bez działki. To jest moje hobby. Nie mogą mieć pewności, bo choć właścicielem jest tu miasto, to zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych ze stycznia 2014 roku można je zlikwidować. Jednak wyłącznie na cele publiczne. Jak zapewniają w mieście, na razie im to nie grozi. Podobnie jak w przypadku innych atrakcyjnie położonych ogródków w okolicy Alei Niepodległości i wokół cmentarza Wilkowyja. Na dzień dzisiejszy miasto nie planuje żadnych inwestycji. Są to ogrody działkowe i nie przewidujemy zmiany sposobu użytkowania, także dalej będą jako ogrody działkowe. Działkowcy nie mają jednak złudzeń i jak mówią, zdają sobie sprawę, że w miarę rozwoju miasta, również na ich działkach, w miejscu owocowych drzewek, prędzej czy później wyrosną betonowe osiedla.